Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach używanych, tym razem Subaru XV, czyli crossover segmentu C, zaprezentowany na Frankfurt Motor Show w 2011 roku, produkowane do 2017 roku w Japonii. Pięciodrzwiowe auto z dwoma silnikami benzynowymi oraz dieslem, z 5-6-biegową manualną skrzynią oraz bezstopniową CVT. Napęd oczywiście AWD, symetryczny na wszystkie koła. Długość samochodu to 445 cm, szerokość 178, wysokość 157, rozstaw osi 263 i bagażnik 380 litrów. Konkurent takich aut jak Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX czy Peugeot 3008. Co można powiedzieć o Subaru XV? Samochód dosyć, powiedziałbym, specyficzny, z tego względu, że rozwiązania techniczne raczej niespotykane w innych markach, łącznie z silnikiem typu Boxer. W 2014 roku auto przeszło facelifting. Zmieniono tutaj wyciszenie w samochodzie. Poprawiono to wyciszenie, dodatkowo zmieniono wyposażenie, przeprojektowano wnętrze trochę, także tak to wygląda. Co do sylwetki Subaru XV, myślę, że samochód nawiązuje do innych modeli, większych Subaru, między innymi Forestera, którego omawiałem wcześniej. Tutaj ta karoseria może się podobać. Duży prześwit, ponad 20 cm. Na pewno poprawia właściwości także terenowe, jezdne na nieutwardzonych drogach. Samochód może się podobać sylwetką, szczególnie w pomarańczowym kolorze, takim rażącym. Wyróżnia się w tłumie na pewno. Tutaj dodatkowo co do wnętrza, tutaj miejsca jest wystarczająco, aczkolwiek z przodu nie brakuje nad głową na szerokość. Z tyłu tego miejsca także jest, myślę, wystarczająco, raczej nie powinniśmy narzekać. Typowy crossover. Bagażnik jest w miarę foremny, nie jest to jakaś super duża pojemność, ale wystarczająco do spakowania. Co do silników, tutaj silniki były praktycznie, można powiedzieć, 3, 2 benzynowe, Boxer 1.6, 114 koni, 150 Nm, 13 sekund do setki, średnie spalanie około 7 litrów i 2-litrowy benzyniak, 150 koni, 10,5 sekundy do setki i średnie spalanie około 8 litrów, tak mniej więcej to wygląda. Ze skrzynią CVT te osiągi są gorsze, około pół sekundy. No i diesel 2.0, Common Rail, 147 koni, 350 Nm. Najmocniejszy właściwie silnik, bo rozpędzał się w 9,3 sekundy do setki i średnie spalanie w okolicach nawet 5,5 litra mniej więcej. Co do wyboru silników, tutaj tak naprawdę raczej bym polecał benzyniaki, zarówno 1.6 jak i 2.0. 2.0 diesel Boxer silnik miał swoje mankamenty, które to omawiałem w filmie, ja go podlinkuję, ten film w kartach. Tutaj tak naprawdę dodatkowo diesle mają często już na gwarancji, te silniki były naprawiane.
często także mają dosyć duże przebiegi. Za chwilę powiemy o sytuacji rynkowej. Tutaj warto zwrócić uwagę wtryskiwacze, turbosprężarkę, koło dwumasowe, rozrząd. To wszystko przy kupnie używanego diesla powinniśmy dokładnie sprawdzić, ale i tak nie mamy gwarancji, że gdzieś tam po jakimś krótkim czasie nie będziemy musieli kilku tysięcy włożyć w taki silnik. Co do tutaj zalet Subaru XV, myślę, że to jest dosyć ciekawy samochód sylwetkowo. Dobry napęd na cztery koła, duży prześwit. Spora ilość miejsca, szczególnie z przodu. Jeżeli szukamy takiego auta, to jak najbardziej warto się mu przyjrzeć. Dosyć dobrze sobie radzi w lekkim i średnim terenie ze względu na napęd, jak i duży prześwit. Wyposażenie także dosyć bogate. Raczej te samochody nie były sprzedawane z jakimś biednym wyposażeniem, powiedzmy. Co do wad, no tutaj niektórzy narzekają na twardość zawieszenia układu kierowniczego, dodatkowo serwisowanie, przeglądy także nie są tanie. Niektórzy narzekają także na plastiki, wnętrze, elementy wykończeniowe, także na to warto zwrócić uwagę. Co do typowych usterek, samochód jest raczej bezusterkowy, aczkolwiek najbardziej niestety użytkownicy narzekają na ten silnik diesla. Tutaj warto go, jeżeli mamy zamiar taki auto kupić z tym silnikiem, dokładnie wypytać o historię serwisową, co było naprawiane, jak ten silnik pracuje na wolnych obrotach, na wyższych, jak on w trakcie jazdy się zachowuje, czy nie spala, nie dymi. Tutaj często te usterki mogą być tuszowane i wyjdą po jakimś czasie dopiero. Ja w kartach podlinkuję o tym silniku film, który był nagrany jakiś czas temu, także tam będzie trochę więcej o tym silniku. Co do sytuacji rynkowej, tak naprawdę to egzemplarze, z tego co widzę, nie ma tych samochodów zbytnio dużo na rynku, w okolicach 100 się kręci mniej więcej. Najtańsze egzemplarze kupimy aktualnie w okolicach 35-40 tysięcy, ale będą to auta najczęściej z dużymi przebiegami dieslem. Tańsze egzemplarze będą jeszcze rozbite. Sensowne egzemplarze to już trzeba liczyć od 50 tysięcy w okolicach mniej więcej tej. Im mniejszy przebieg, lepsze wyposażenie, czy skrzynia automatyczna, ta cena rośnie, także egzemplarze z końcowych lat produkcji to już cena w okolicach 60-70 tysięcy nawet za egzemplarz, który będzie po prostu miał mały przebieg i udokumentowaną jakąś przeszłość. Także to by było na tyle odnośnie Subaru XV, crossoverze segmentu C. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do następnego odcinka. Pozdrawiam.